Cześć, z tej strony Mikołaj. W tym materiale zaprezentuję Wam moje wrażenia z testów okularów marki Tygu, czyli modelu Flame, który jest na mojej głowie, oraz modelu Flow, który trzymam tutaj w ręce. Natomiast na początek jeszcze kilka słów o marce Tygu. To jest polski producent z Beskidów, także mający doskonałą lokalizację do wnikliwego przetestowania swoich produktów. Jest to firma, która koncentruje swoją uwagę na rynku akcesoriów odzieżowych, tak jak okulary, rękawiczki oraz samej odzieży, czyli właśnie spodenek, bluz, koszulek, tego typu rzeczy, które po prostu zakładamy na siebie, kiedy wychodzimy na rower. Jeżeli chodzi o produkty optyczne, ma w swojej ofercie gogle oraz okulary. No i na pewno, co mogę powiedzieć już na początek, bardzo mi się podoba to, że kupując produkty Tygu dostajemy właściwie komplet tego, co potrzebujemy, dlatego że zwróćcie uwagę, że w każdym komplecie poza okularami mamy dodatkowy komplet szkieł. I teraz tak, zawsze, zarówno we Flame, jak i we Flow, ja sobie tylko tutaj odwieszę na kierownicę, otrzymujemy taki case, który jest, no można powiedzieć, fajny, bo jest naprawdę mocno usztywniony, gwarantuje nam bezpieczeństwo transportu naszych okularów, kiedy jedziemy na jakieś zawody, na trening, gdzieś na wycieczkę, na wakacje, gdziekolwiek, jak trzymamy okulary w domu, no to w takim opakowaniu, które jest twarde, na pewno okulary się nie zniszczą, a szkła się nie porysują. Poza tym w zestawie jest woreczek na okulary oraz szmatka do czyszczenia szkieł. No i co ważne, z każdymi oprawkami przychodzą dwa zestawy szkieł. Jedne szkła to są lustrzane, takie przyciemnione, które nadają się idealnie na słoneczną pogodę, kiedy jest bardzo, bardzo jasne, mocno rażące światło, a drugie szkła to są fotochromy, które są idealnym rozwiązaniem na każdą inną pogodę, począwszy od dni, kiedy jest ciemne zachmurzenie, nawet jakieś opady, ale też przez takie dni jak dzisiaj, kiedy są chmury, a za chwileczkę je przewieje, będzie słońce, jest mocno zmienne oświetlenie, wtedy potrzebujemy szkieł, które są w stanie się dostosować do tego, jakie jest oświetlenie na dworze. No i właśnie fotochromy są tutaj idealną opcją, więc zwróćcie uwagę, że fajne okulary plus dwa zestawy właśnie szkieł plus case plus te wszystkie szmatki etui, to jest po prostu no, bogate wyposażenie każdego klienta, który kupuje produkty Tygu. I co jeszcze jest ważne, czemu o tym mówię, że bogate? No bo zwróćcie uwagę, że to nie jest jakaś też mega droga marka, dlatego że te okulary kosztują, oba te modele, poniżej 300 zł. Te droższe Flamy, droższe, bo większe, kosztują 289 zł i występują zresztą w kilku wersjach kolorystycznych. A te lżejsze, mniejsze Flow kosztują 249 zł bądź 279, kiedy mają ramkę korekcyjną dla osób, które mają wadę wzroku i chcą sobie założyć korekcję do okularów. Więc są to okulary w naprawdę atrakcyjnych cenach. No i właśnie, i to jest teraz ważne, jeżeli chodzi o tą kwotę, to porównując je do wielu innych modeli na rynku, które kosztują podobnie, trzeba sobie powiedzieć, że jakość tej optyki, jakość tych szkieł, i to zarówno fotochromów, jak i tych luster, jest naprawdę dobra. Tutaj mówię o kontraście, o tym, jak okulary radzą sobie przy skręcaniu głowy, czy to światło nie jest jakieś zniekształcone, czy obraz nie jest zniekształcony, jaka jest też barwa i ciepło tego światła. Tutaj wszystko, jeżeli chodzi o jakość tego patrzenia, jakość widzenia przez te okulary, jest naprawdę na wysokim poziomie, więc jeżeli chodzi o takie produkty, nazwijmy to ze średniej półki, czyli nie topowe, jakieś tam okleje i tak dalej, i nie takie najtańsze, jakieś Chińczyki, które generalnie są gwarancją, że zapiemy jakąś wadę wzroku po kilku jazdach na rowerze, to co jest ze średniej półki, czyli między innymi Tygu, naprawdę Tygu w tym aspekcie optycznym jest na bardzo wysokim poziomie i to nam się tutaj w redakcji podoba, zresztą nie tylko ja te okulary zakładałem na głowę, właśnie chciałem się upewnić, czy te moje spostrzeżenia jakby są prawdziwe i są zgodne z tym, co ja sobie tutaj o nich myślę. Myślę, że koniec tego wstępu, teraz przechodzę do opisania poszczególnych modeli, zacznę od tych większych Flame'ów. Lecimy! Nieprzypadkowo zaczynam od tego modelu, dlatego że przyznam szczerze, że mając do dyspozycji te dwa produkty, Flame znacznie bardziej przypadł mi do gustu. Zaraz powiem dlaczego, chociaż jeszcze zacznę od takiej ogólnej budowy tych okularów. Zwróćcie uwagę, bardzo duże ramki, bardzo duże w ogóle szkła, okulary zasłaniają rzeczywiście no, kawał twarzy. Jest to na pewno zgodne z takimi obecnymi trendami, jakie panują w okularstwie. Ludzie lubią sobie zakładać takie duże okulary. Ma to swoje zalety, doskonale chroni przed jakimiś insektami, kamyczkami, pyłem, kurzem. Na pewno oczy nie będą w tym zawiły. To jest fajne przy dużych prędkościach, fajne na zjazdach, fajne gdzieś tam w peletonie, w grupie. I to i na szosie, i na MTB się bardzo fajnie sprawdza, naprawdę. Wada? No taka, że wiadomo, duże szkło, nieco gorsza wentylacja, zawsze będzie gorzej w kontekście parowania. O tym wszystkim będę mówił na pewno, co trzeba sobie powiedzieć. Jeździłem w tych okularach z kilkoma kaskami i zawsze
bardzo fajnie, one się zgrywały, tak bym powiedział, designersko. Po prostu kiedy wychodziłem na rower, ubierałem się, patrzyłem w lustro, no to wszystko mi się zgadzało, a to też jest ważne, no bo kupujemy okulary nie tylko, żeby nam się w nich dobrze jeździło, ale też żebyśmy się w nich dobrze czuli, żebyśmy ładnie wyglądali. Na pewno ten element stylówki jest istotny, więc tutaj wszystko się zgadza. I zarówno jeżeli chodzi o zestawienie ze strojem, i zarówno jeżeli chodzi o ich taki wygląd, kiedy założymy sobie je same na głowę, powiedzmy, kiedy pójdziemy sobie na jakieś spacer czy na bieganie. No i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia dla mnie, współpraca z kaskiem. Zwróćcie uwagę, że często kupujemy okulary, potem zakładamy kask i nam coś nie pasuje. Kask nam spycha okulary, często uderzanie właśnie tutaj tej góry o kask powoduje opadanie ich na nos, no i to jest wkurzające, bo taka jazda, kiedy ciągle trzeba poprawiać, no nie jest przyjemna. Więc na pewno, jeżeli chodzi o takie spasowanie z różnego typu kaskami, to ten model Flame jest na bardzo fajnym poziomie. Dużo gorzej miałem we Flow, ale o tym jeszcze powiem. Z ważnych kwestii, poza tym, że szkło jest duże, że wszystko fajnie wygląda, tak jeżeli chodzi o obecne trendy, no to zwróćcie uwagę, że jakby załóżnik jest zamocowany nie na samej górze, tak jak często to bywa, że wychodzi tutaj od szczytu oprawki, tylko jest w środku i to też jest dobre, bo dzięki temu nie ma tego problemu, co czasami jest, że gdzieś bok kasku z kolei uderza nam w załóżniki, więc to na pewno jest ważne z punktu widzenia kompatybilności z wieloma kaskami. Tak jak powiedziałem, no nie jeździłem w 10 kaskach, jeździłem w 4, ale z tymi 4 każdy dobrze jakby był spasowany z tym modelem. Z ważnych kwestii, co jeszcze nie powiedziałem, a na pewno trzeba o tym wspomnieć, bardzo dobrze jakby trzymający się na miejscu nosek, mocno podgumowany, zapewniający stabilność i to jest ważne, bo to też wpływa na to, czy okulary leżą nam na głowie, czy nam nie leżą, czy się zsuwają, czy się nie zsuwają. Tutaj wszystko jest na dobrym poziomie. Brak mu regulacji, szkoda, natomiast do mojego nosa było ok, także ja mam taki dosyć chudy nos, no ale nie wiem, jak będzie z grubszymi. Wydaje mi się, że jakiś tam poziom rozciągliwości tego noska jest, natomiast nie jest jakby regulowany. Regulowane są załóżniki i to bardzo dobrze. Możemy sobie tutaj je naginać w taki sposób po prostu no, siłowy. Tutaj jest drucik, który jego kształt możemy sobie ustalić, możemy sobie go jakoś zmiennie wymodelować. To jest bardzo wygodne, to jest bardzo też łatwe w regulacji i pozwala dopasować te okulary do siebie. I powiem Wam szczerze, że jeździłem w nich i na MTB, i na gravelu, i na szosie. Jeżeli chodzi o taką stabilność, komfort jazdy, trzymanie się na nosie, mimo tego, że są duże, mimo tego, że są dosyć, no, nie, może nie ciężkie, ale cięższe niż lżejsze okulary typu Flow, które są po prostu mniejsze, no to naprawdę stabilność na wysokim poziomie. Żadnego zsuwania, żadnego spadania, opadania, przekręcania się, po prostu zakładasz, zapominasz, to jest bardzo ważne z mojego punktu widzenia, żeby okulary nam nie przeszkadzały, a nam służyły. I to jest spoko, że właśnie spasowanie z kaskami, dobry wygląd, łatwość regulacji i pewność, stabilność trzymania się na głowie, to jest jakby połowa sukcesu. No a druga połowa sukcesu to jest kwestia tego, jak okulary spisują się podczas jazdy w różnego typu oświetleniu. I to jest oczywiście kwestia szkieł. Tak jak powiedziałem, szkła są na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o lustra, czyli te, które są założone teraz, no to super spisują się, kiedy jest słonecznie, kiedy jest mocne światło, no to naprawdę ani słońce nas nie razi, ani jakieś tam boczne refleksy, odbłyski nas nie rażą, ani właśnie jakieś odbłyski od czegoś innego nie powodują, że nas słońce oślepi i musimy się gdzieś tam uchylić, bo to razi nas w oczy, więc dobrej jakości szkła, które fajnie chronią przed słońcem, ale jednocześnie, kiedy jest ciemno, tak jak teraz na przykład, zwróćcie uwagę, słońce zaszło, więc jest no ciemnawo. Ja czuję się cały czas dobrze. Ja nie jest tak, że zaczyna mi być zbyt ciemno, że jest źle. Kiedy powiedzmy jest taki dzień, że nagle słońce zajdzie, a wjechałem do lasu, też nadal widziałem dobrze kształty, ale w ogóle to jest też cechą tych szkieł, że one dobrze podbijają kontrast, dobrze wyostrzają i naprawdę widzenie jakichś przeszkód, dziur, kamieni, korzeni, jakichś elementów w terenie jest na dobrym poziomie, więc po prostu są to dobre szkła. Ale to nie wszystko, bo tak jak powiedziałem, w zestawie nie są nie tylko lustra, ale są też fotochromy. Ja sobie za chwileczkę je wyciągnę, żeby Wam pokazać, że nie kłamie, bo tak mogliście powiedzieć, że Jurko Wlaniec mówi, że są, a potem nie ma, ale są. Fotochromy fajnie się ściemniają, szybko reagują na zmiany oświetlenia, no to trzeba po prostu powiedzieć, żeby to poczuć. Warto powiedzieć, że mimo, że okulary są duże, że mają tą dużą podwójną ramkę, góra i dół, nie jest to trudne, aby wymienić też szkła, też te oprawki są dosyć elastyczne, więc tak naprawdę taka wymiana szkieł, no mimo, że są to duże okulary, nie nastręcza jakichś problemów. Fotochrom super, tak jak powiedziałem już wcześniej,
również, to powtórzę, dobrej jakości, fajnie podnoszący kontrast, fajnie wyostrzający kształty, naprawdę jak na okulary za niecałe 300, jakość tego, jak widzimy, jakość tej optyki jest na wysokim poziomie. No i osobiście ja mam taki zawsze zwyczaj, że nie patrzę, co ile kosztuje, dopiero patrzę po teście, kiedy już pojeżdżę, przed nagrywaniem filmu bądź pisaniem tekstu, jakie są ceny. I zdziwiłem się, myślałem, że okulary kosztują ze 400 albo więcej, a naprawdę no, jak za niecałe 300, to powiem szczerze, że spoko. No i ostatnia kwestia parowania. No oczywiście duże szkła, utłumiona wentylacja. Są tutaj takie małe otwory na dole, to pewnie dobrze widać, wentylacyjne. Plus wiadomo, jest dostęp powietrza przez gdzieś tam krawędzie boczne tych oprawek. Natomiast no, nie będę Was oszukiwał, kiedy jedziemy gdzieś tam w jakiś taki pochmurny dzień, mglisty dzień, kiedy jest duża wielkość powietrza, jedziemy na MTB 3 na godzinę, 5 na godzinę, piłujemy podjazdy z wysoką intensywnością. Jest taka tendencja, że te okulary gdzieś tam łapią jakąś małą mgiełkę. Nie jest to mocne parowanie, no ale no, tego się nie da oszukać. Zawsze powierzchnia szkieł jest tutaj istotna, no bo małe szkła mają dobrą wentylację, dobrze odparowują, duże trochę gorzej, więc jakby to jest cecha bardziej produktu, a nie tego konkretnego modelu. Uważam, że świetne okulary i powiem szczerze, że nie wiem, czy muszę je odesłać, ale jeżeli miałem sobie którąś z tych dwóch par zatrzymać, to właśnie tą. Drugi model, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest Tygu Flow. Znacznie lżejsze okulary, znacznie mniejsze okulary i to tak mniejsze objętościowo, wielkościowo też, jeżeli chodzi o powierzchnię szkieł, lżejsze, jeżeli chodzi o wagę, no po prostu mniejszy model, taki bardziej odchudzony. To pewnie zresztą widać, kiedy zakładam na głowę te okulary, że po prostu one są no, wyraźnie mniejsze, szkła mają mniejszą powierzchnię, inny zupełnie typ. Na pewno czuć, że są to wyraźnie lżejsze okulary. Jeżeli chodzi o taką masę odczuwaną na głowie, ta różnica nie jest pewnie duża, bo te ważą około 30 gramów, te pewnie ważą około 50, no nie wiem ile, tak plus minus strzelam, tak? Ale to nie są jakieś wielkie różnice, ale po prostu czujemy, kiedy zakładamy model Flow na twarz, że no one są wyraźnie lżejsze. Co za tym idzie? No, jedni powiedzą, że komfort, no bo owszem, niższa masa to często większy komfort i też potencjalnie większa stabilność, no bo mniejsza masa, która może te okulary z nosa nam zrzucać, ale za niską masą tutaj poszła też kwestia ograniczenia regulacji, bo o ile w tamtym modelu we Flame była regulacja załóżników, tutaj nie ma takiej regulacji. One są po prostu jakby elastyczne, one jakby same się rozszerzają, kiedy mamy szeroką głowę, no to one będą w stanie się jakby rozszerzyć pod naszą budowę czaszki, ale nie ma w nich takiej regulacji, że możemy sobie je nagiąć. Więc nie ma regulowanych załóżników, nie ma regulowanego noska. I to wszystko sprawia, że dla mnie, ja mam akurat taką głowę typu jajo, czyli no wysoką, ale wąską, w ogóle mały obwód głowy, 54, czasami 55, jak mi spuchnie od myślenia, czyli pewnie teraz, kiedy gadam. Natomiast dla mnie te okulary są po prostu za luźne. Ja sobie je zakładam, jest komfortowo, mogę w nich na przykład sobie, nie wiem, chodzić, jeździć samochodem, delikatnie kręcić na rowerze, ale kiedy jeżdżę mocno, intensywnie, ostro, szczególnie w terenie, czy na jakimś gravelu, przełaju, gdzie jest dużo tego ruszania głową, takiego intensywnego trzęsienia się, to te okulary mi się po prostu zsuwały. No i wiadomo, no to tak z tym się da żyć, tak? No zsuwają się na nos, co jakiś czas sobie podciągam i jest w porządku. Natomiast jest to zawsze kwestia indywidualna, tak? Jedni mają głowę taką, inni mają siaką. Do mojej czaszki te okulary po prostu nie pasują, więc gorąco Wam polecam, jeżeli kupujecie przez internet, zmierzcie sobie to tak wnikliwie w domu, potrząście głową, zweryfikujcie, czy one są dla Was ok, zawsze możecie produkt odesłać. Jeżeli kupujecie stacjonarnie, no to macie oczywiście łatwiej, bo możecie przyjść do sklepu, zmierzyć na miejscu, sprawdzić to na miejscu. Dla mnie one są po prostu za luźne i przez to niestabilne na głowie, więc powiem wprost, że mi się w nich jeździło źle, no bo jak mam do wyboru podobną jakość optyki i mega stabilność na głowie, które dają mi tamte flamy, no to po co mam się męczyć we Flow z tym poprawieniem okularów. Natomiast to mówię, to nie jest cecha Tygu, to jest cecha budowy i produktu. Ja mam też w domu jakieś tam swoje okleje, niby mega topowa marka. Dwa noski, szerszy, mniejszy, z oboma noskami okulary mi się zsuwają. I też się wkurzam, że kupiłem drugie okulary, a są niestabilne na głowie. Więc to nie chodzi o markę, to chodzi po prostu o to, że ten model jest odchudzony, ale idzie za tym kilka ograniczeń, między innymi to, że jest mało regulacji i po prostu one muszą nam na głowie pasować, a nie jest tak, że każdy je założy i powie, wow, jest świetnie i w ogóle nie ma lepszych na świecie. Jeżeli chodzi o takie ogólne cechy, no to dużo mniejsza powierzchnia szkieł, lepsza wentylacja, oczywiście też pewnie większa kompatybilność z odmienną budową kości jarzmowej, bo zwróćcie uwagę, że duże okulary często drażnią osoby, które mają takie wielkie kości jarzmowe, pijacką napuchniętą twarz, oczywiście się śmieje, ale tak jest, że zawsze małe okulary to potencjalnie lepiej leżą tutaj z policzkami.
z mojego punktu widzenia, co ja odczułem w trakcie jazdy, bardzo fajna optyka i fotochromy, i lustra, podobnie jak we Flame'ie, dobry kontrast, dobre wyostrzenie, fajne zachowanie, jeżeli chodzi o jakieś refleksy, o jakieś odbłyski, radzenie sobie z tym. Naprawdę po prostu bardzo dobrej jakości szkła. Natomiast w moim przypadku po prostu mi one nie leżały, chociaż fajne było to, że przez to, że są mniejsze, to lepiej radziły sobie z parowaniem i podczas jazdy na MTB z niewielkimi prędkościami. Nie mówię, że nie było zupełnie parowania, bo gdzieś tam takie lekkie zajście mgłą było, ale są lepsze niż Flame'y. Po prostu fajny produkt, ale tak jak powiedziałem, powtórzę to jeszcze po raz piąty, trzeba sobie go zmierzyć przed zakupem. Nie powiedziałem jeszcze dwóch rzeczy, bo to już generalnie będzie koniec, ale nie powiedziałem jeszcze dwóch rzeczy. A warto sobie te okulary porównać, dlatego mówię to na końcu. Tutaj nie ma żadnej ramki na dole. Są osoby, które są na to czułe, że kiedy jadą i spoglądają sobie gdzieś kątowo, na przykład za siebie, patrzą, czy coś nie jedzie z tyłu, czy w peletonie gdzieś tam patrzą, czy w ogóle w terenie często się patrzy na boki i tak dalej, gdzieś. Tutaj nie ma nic na dole szkła, więc tutaj nam nic nie wchodzi w pole widzenia, nie przeszkadza. A w modelu Flame jest takie ryzyko, że osoby czułe na takie rzeczy będą miały z tym problem, że ta ramka wchodzi. Tak samo niektórzy są czuli na to, że ramka jest widoczna od wewnątrz i szczególnie przy takim jaskrawym kolorze jak to, może to drażnić. Natomiast dla mnie akurat, to mówię szczerze, no nie było to totalnie odczuwalne. Tak naprawdę jedyną wadą taką dla mnie, no to tak jak powiedziałem, niedopasowanie do mojej głowy tego modelu, a z kolei w tym modelu Flame, i to jest ciekawostka, tutaj w szklach lustrzanych jest napis na górze Flame. Takiego napisu nie ma w tych, a tutaj jest na górze napis Flame. I kiedy były jakieś takie jednostkowe sytuacje, kiedy światło mocno nie padało tak kątowo, to gdzieś widziałem, że ono się ewidentnie od tego Flame, od tego napisu odbija i daje takie minimalne gdzieś tutaj zakłócenia tego światła, że gdzieś mi się coś tutaj odbłyskuje. Ja widziałem po prostu, że światło nie przechodzi tak lekko przez te szkła, w sensie tak płynnie, tylko jest tu jakieś załamanie tego światła. Wiadomo, no działa to na zasadzie odbicia na pewno, więc to nie jest jakiś problem, to nie jest jakaś wada. Natomiast tacy puryści, osoby, które są no mega czułe na kwestie optyczne, być może też to zauważą. To totalnie nie przeszkadza podczas jazdy, no ale było zauważalne, więc wam o tym mówię, żebyście potem nie powiedzieli, że o czymś zapomniałem. Generalnie uważam, że za te pieniądze po prostu warto spróbować i nawet kupić sobie te okulary, żeby sprawdzić, jak wam działają, bo uważam, że naprawdę jak za niecałe 300 oferują bardzo dużo. Mam nadzieję, że mój dość wyczerpujący jednak test, opisałem wam wszystko, co o nich wiedziałem, już dawał wam nieco więcej informacji o tych modelach. Wejdźcie sobie też na stronę producenta, link do niej zostawię w opisie filmu, żebyście mogli bez problemu tam trafić. Ja wam dziękuję za dzisiaj, zostawcie łapkę w górze, jeżeli wam się podobało, oraz suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTubie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia.